Ale Beliar nie znosił widoku światła. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż... Potrzebuję leczenia. Co? Jesteś ranny? Tak. To ledwie draśnięcie. A ja mam ważniejsze rzeczy do roboty niż rozmowa z tobą. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Pokaż mi swoje towary. Adanos cieszył się. Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Do niedawna obaj przebywaliśmy w mieście. Mój przyjaciel Trokar jest bardzo dobrym myśliwym. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Ale wraz z nią... Gdzie on teraz przebywa? To dziwna historia. Kilka dni temu siedzieliśmy w knajpie Koragona i gadaliśmy o łowach. Nie pytaj mnie, co się dokładnie stało. Byłem nieźle wstawiony. Pamiętam tylko, że Trokar wspomniał coś o zakupie bagiennego ziela. Nigdy nie wrócił. Gdzie miał kupić to ziele? Chyba gdzieś w porcie. Ale człowiek i bestia. Nie próbowałeś go szukać? Nie. Powiadomiłem tylko straż. Jej funkcjonariusze nie zdołali go odnaleźć. Mam nadzieję, że nie zaatakował go wilk lub nie stało się coś jeszcze gorszego. Myśl, że podczas polowania mógłbym natknąć się na jego zimne truchło, przepełnia mnie strachem. Ten obraz nigdy chyba nie zniknie z mej pamięci. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu? To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Proszę bardzo. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi. Czy mogę kupić coś do picia? Możesz się tu najeść, o ile cię na to stać. Wiesz może coś o zaginionych mieszkańcach miasta? Podobno to w większości mieszkańcy portu. Mało mnie to dziwi, biorąc pod uwagę reputację tego miejsca. Nawet stolarz Torben wspominał, że zaginął jego czeladnik. Jeden z kupców, gość imieniem Hakon, opowiedział mi ostatnio dziwną historię. Wspomniał, że był taki facet, którego widywał codziennie, aż nagle przestał go widywać. Pytał się nawet o to członków straży. Większość mieszkańców miasta zaczęła panikować. No nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, ale to chyba jakaś bzdura.
Korinis to niebezpieczne miejsce, a i za jego bramami czyha na człowieka wiele zagrożeń. Grasują tam dzikie bestie i bandyci. To proste. Jak idą interesy? Ta, Lord André rozdaje piwo za darmo na placu wisielców. Z tego powodu zachodzą do mnie ostatnio tylko bogacze z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z nich naprawdę mogą cię zdenerwować. Taki na przykład Valentino. No nie mogę znieść faceta. Ale niestety nie mogę sobie wybierać klientów. Potrzeba mi każdego szelonga. Ukradziono mi całe oszczędności, nawet moje srebro. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. W gospodzie było pełno ludzi, a ja nieźle wtedy popiłem. Nie było mnie za szynkwasem, tylko przez chwilę, a tym łobuzom to wystarczyło. Doniosłem o wszystkim straży, ale oni oczywiście nic nie znaleźli. Wypili za to dużo darmowego piwa na potrzeby śledztwa. O co chodzi z tym Valentinem? Ma złota jak lodu i nie musi nic robić. Co więcej, chwali się tym na prawo i na lewo. Niezależnie od tego, czy ktoś chce go słuchać. Sporo pije i zwykle siedzi aż do zamknięcia, po czym wytacza się nad ranem na ulicę górnego miasta. I tak dzień w dzień. W jaki sposób mogę się dostać do górnego miasta? Musisz zostać obywatelem tego miasta. Znajdź jakąś pracę. Popytaj może robotników w dolnym mieście. Jeśli to nic nie da, możesz również skontaktować się z Lordem André. Znajdziesz go w koszarach. Być może pozwoli ci dołączyć do straży. Jej członkowie również mają wstęp do górnego miasta. Hej, dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir, ibn Omar Khalid, ben Hadzi al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Jaki tytoń proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody. Czy masz jeszcze jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki, jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrą. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Gdzie mogę kupić tytoń jabłkowy? Dam ci dwie porcje. Od twojej mądrości zależy, jak je wykorzystasz. Jeśli pragniesz więcej, udaj się do Zurisa, mistrza mikstur. On robi ten tytoń i go sprzedaje. Czy możesz mi powróżyć? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą, o ojcze szczodrości. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina.
Ludzie w lśniących zbrojach. Mag, twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. A tak, potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, Quahodron w Jarkendarze. On zwie się Quahodron w Jarkendarze. Przykro mi, wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. W związku z atakiem dotyczy to Hej, co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. Czegoż więcej można pragnąć? Pracujesz dla paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić. Paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. Może jeszcze jedno piwko? Nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. Może jeszcze jedno piwko? Nigdy nie odmawiam piwa. Podobno zauważono za miastem orka. Tak, jasne. Wielki, niebezpieczny ork. Prawdziwe monstrum. Na pewno zaatakuje miasto. Posłuchaj no. Nakopiemy mu do tego tłustego orkowego tyłka, jeśli tylko zbliży się do miasta. Rozumiesz? Rozumiem. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. A, klient, co mogę dla ciebie zrobić? Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Jeden z paladynów powiedział mi, że mogę tu spędzić noc za darmo. Tak, idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. Czemu paladyni opłacają noclegi? Ja też tego nie rozumiem. Może chodzi im o to, żeby oczyścić ulicę z biedoty, która, jak wiadomo, popełnia wiele przestępstw. Poza tym, pewnie chcą się przypodobać wędrownym kupcom. Odkąd chłopi zaczęli się buntować, to oni są naszym jedynym źródłem zaopatrzenia. A poza tym, chyba chcą załagodzić panujące w mieście nastroje. Lord André zorganizował nawet darmowe piwo, rozdaje je na placu Wisielców. Witaj, przybyszu. Nazywam się Waltram. Przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Niestety, muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów, ale wkrótce dostanę nową dostawę. Za dużo gada. Nie wierzę. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, mam już chłopca na posyłki. Porozmawiaj z innymi kupcami. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Wciąż mi jesteś winien przysługę. Pora, żebyś spłacił swój dług. Czego chcesz? Chcę mieć z powrotem moje stoisko na targu. Sara mnie z niego wygryzła. Korzystała z niego już dostatecznie długo. Chcę, żeby zrezygnowała. Niczego
A co ja mam z tym wspólnego? Dam ci list, który musisz wsunąć jej do kieszeni. Potem pójdziesz do André i powiesz mu, że Sara sprzedaje broń Onarowi. Ona wyląduje w więzieniu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja odzyskam stragan. Tak, to bardzo. Masz na to 2 dni. Słyszałam co innego. No dobra, wygląda na to, że nie mam wyboru. Bystry z ciebie chłopak. Oto list. Jak mam go jej podrzucić? Pozwól, żeby pokazała ci swój towar. Wtedy ukryjesz list w jej kieszeni. Pamiętaj, że jestem wpływowym człowiekiem, więc nie próbuj mnie oszukać. O której to interesujące. Jak? Nie mów. Nie mów. Zawsze to. Jaki cię interes? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Na czym polega problem z chłopami? On po prostu odmawiają dostaw towarów. Teraz, kiedy szlaki morskie zostały zamknięte, miasto jest całkowicie zależne od dostaw z okolicznych farm. A Onar, właściciel ziemski, wynają najemników, by chronić się przed oddziałami straży. Inaczej strażnicy sami zabraliby jedzenie. Najemnicy jednak nie tylko bronią farmy Onara. Zastraszają też rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa. Widziałam ich, kiedy mijałam farmę Akila. Nie chciałabym być teraz na jego miejscu. Ktoś musi pracować. Gdzie znajduje się farma Akila? Jeśli wyjdziesz wschodnią bramą, a potem skręcisz w prawo, dojdziesz do schodów. Prowadzą one na farmę Akila. Jednak nie odważyłabym się tam teraz iść. Z pewnością najemnicy jeszcze nie odeszli. Tego nie powtarzaj. Pokaż mi swoje towary. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Zawsze to powtarzałam. Naprawdę, sama widziałam. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Lepiej może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Nie powtarzaj. Czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuję je w klasztorze lub dostaję od alchemika Konstantina. Jeśli interesuje cię proces przygotowania mikstur, możesz z nim porozmawiać. Z tego co wiem, potrzebuje asystenta. Jest jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Głupiec, bardziej uparty niż osioł. Przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. To przecież okropne. Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Czy Konstantino powiedział ci kiedyś, gdzie szukać szczawiu? Raz słyszałem, jak mówił, że ową roślinę można znaleźć jedynie w pobliżu kamiennych kręgów. Przecież niedaleko farmy Lobarta, to ta przy bramie. Tam właśnie znajdziesz jeden z kamiennych kręgów. Z tego co wiem, znajduje się na wzgórzu. Kiedyś był tam chyba grobowiec. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Pokaż mi swoje towary. Naprawdę, sama widziałam. Doprawdy? To interesujące. Gdybym sama tego nie widziała. Teraz każdy już o tym. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę, czy ja wyglądam na złodzieja? Ha, nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły. Przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska.
A co wieczór daję w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Przecież... Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. Mógłbym odzyskać twoje złoto. Ha? A czemu niby miałbyś to zrobić? Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Chcę części złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Słyszałam co innego. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Tak, to bardzo typowe. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Gdybym sama tego nie widziała... Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. To interesujące. Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony, dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. Prawda, sama widziałam. Co wiesz o zaginionych mieszkańcach Korinis? Wielu z nich przechodzi przez wschodnią bramę miasta. Części z tych, którzy przychodzą, nie widziałem nigdy w życiu, a wielu takich, którzy wychodzą, nigdy już nie wraca. Tylko ostatnio wydarzyło się coś niezwykłego. Był taki gość, chyba Joe miał na imię. Gadał na lewo i na prawo, jaki to wkrótce będzie bogaty. Twierdził, że zna sposób na dostanie się do wież, w których straż przechowuje broń. Od tej pory przestał się pojawiać. Nie zobaczyłem go już nigdy, choć wcześniej widywałem go codziennie o tej samej porze. Pomyślałem, że może aresztowała go straż i ich o to zapytałem. Lord André nie miał pojęcia, o co mi chodzi. Nigdy nawet nie słyszał o tym gościu. Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów. Na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. A będzie jeszcze gdzie gorzej. Cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. On po prostu za dużo gada. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem, co? Ile mi za to zapłacisz? To niebezpieczne zadanie. No dobrze. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. Nie mów. Słyszałam co innego. Tajemnica. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Przecież okropne. Jora mówi, że masz jego pieniądze. Cholera! Spadam stąd! Nie potrafię niczego zatrzymać dla siebie.
Nikomu tego nie powiem. Zawsze to powtarzałam. Mam cię. Czego ode mnie chcesz? Okradłeś Jorę w biały dzień. Widział nawet, jak to robiłeś. Przyszedłem ci więc powiedzieć, że jesteś zawszonym złodziejem i... Żebyś lepiej zwrócił Jorze skradzione pieniądze natychmiast. Oto kasa! A teraz pozwól mi odejść. Obiecuję, że już nigdy nic nie ukradnę. Powinienem wydać cię straży. Czego jeszcze ode mnie chcesz? Nie mam już nic! Zostaw mnie w spokoju! Won stąd! Nie chcę więcej oglądać twojej gęby. Nie pożałujesz tego! Dzięki, stary! Dla własnego bezpieczeństwa obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta. Co więcej, zabrania się wszelkich kontaktów ze zbudowanymi mieszkańcami. Jak tam na służbie? Ci chłopcy machają mieczami jak cepem. Ale kiedy z nimi skończę, wszyscy jak jeden mąż będą twardzi jak skała. Możesz mnie trenować w walce mieczem? Lord André nakazał, byśmy trenowali wszystkich, którzy służą sprawie miasta. Dotyczy to jednak tylko treningu bojowego. Wszystkie pozostałe formy szkolenia są zarezerwowane dla straży. Wiesz chociaż, jak trzymać broń, którą walczysz? Tak mi się wydaje. W porządku. Zaczniemy, kiedy będziesz chciał. Opowiedz mi proszę o różnicach między bronią jednoręczną i dwuręczną. To proste. Używając broni jednoręcznej, jesteś szybszy. To zaś może stanowić o twojej przewadze w walce. Broń dwuręczna spowalnia twoje ruchy i dlatego należy używać jej bardzo rozważnie. Jednak przy trafieniu zadaje znacznie większe obrażenia. Od czego powinienem zacząć? Od broni jedno- czy dwuręcznych? To już zależy od ciebie. Jeśli specjalizujesz się w jednym rodzaju broni, drugiego uczysz się automatycznie w tym samym czasie. Na przykład, jeśli świetnie walczysz mieczem jednoręcznym, zaś jeśli chodzi o dwuręczny, dopiero zaczynasz naukę, wtedy twoja umiejętność walki mieczem dwuręcznym będzie zwiększała się za każdym razem, gdy użyjesz miecza jednoręcznego. W takim przypadku trening jest bardziej wyczerpujący. Tylko zacznij, a wkrótce przekonasz się, co miałem na myśli. Jak się mają sprawy w straży? Naszym kapitanem jest obecnie Lord André. Swego czasu straż odpowiadała przed gubernatorem. Ten człowiek nie miał pojęcia, co się tutaj naprawdę dzieje. Lord André dla odmiany wie, co robi. Potrafi odpowiednio zadbać o swoich ludzi. Wszyscy, którzy zaczynają tu pracę, dostają przyzwoitą zbroję i porządną broń. A jeśli ktoś dobrze pracuje, może zawsze liczyć na premię. Za każdego złapanego przestępcę czeka wysoka nagroda.